Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziewczyny, kobiety, znowu do Was tutaj, no niestety panowie, wiem, że mnie oglądacie, bardzo Wam za to dziękuję, ale my kobiety potrzebujemy jednak takiego wsparcia kobiecego, wsparcia jajników, jak to się mówi. I chciałabym dzisiaj troszeczkę napomknąć o ostatnim filmie, w którym zrobiłam ćwiczenie na piersi dla kobiet i napisało do mnie mnóstwo kobiet, ponieważ powiedziałam tam takie zdanie: ty jesteś najważniejsza. Tak, dziewczyny, ty jesteś najważniejsza i pamiętaj o tym. Chcecie, żebym Wam w tym pomogła. Chcecie, żebym pomogła w tym, żebyście były najważniejsze. Oczywiście, pewnie, że Wam pomogę. Zobaczcie, co się wydarzyło na moim kanale. Najpierw był post warzywno-owocowy. Przewija się oczywiście cały czas i świadectwa o zdrowym odżywianiu. Potem zdrowe odżywianie. I cały czas starałam się Was zarażać tą pozytywną energią. Teraz chyba przyszedł czas na to, żebyśmy zajęli się umysłem, zajęło się myślami, naszymi myślami, ponieważ tak, jak ostatnio mówiłam, w naszych myślach jest moc. I wszystko, jak czujemy się ze sobą, co pomyślimy o sobie, jak czujemy się we własnej skórze, oddziałuje na inne otoczenie, na innych, na naszych bliskich, na nasze dzieci. Chciałybyście, żebym Wam w tym pomogła. Jak ja codziennie jakby spędzam dzień, nawet chciała jedna osoba, żebym nagrała dzień ze mną. Pomyślę nad tym, czy nagrać to. Będzie to na pewno skomplikowane, ponieważ musiałabym mieć operatora kamery. I wiecie co? I ten dzień ze mną byłby bardzo jakby zagęstniony, ponieważ ja mam mnóstwo zajęć. Ja mam trójkę dzieci, do tego dokładamy jedzenie, zajęcia służbowe, zajęcia z dzieciakami, moje własne osobiste, czytanie książek, więc tego jest mnóstwo i mogę Wam o tym poopowiadać, ale dziewczyny, ty jesteś najważniejsza. Zacznijmy takie serie, zrobię na kanale taką oddzielną playlistę. Ty jesteś najważniejsza, bo to jest bardzo ważne. Wiele kobiet ma kompleksy, wiele kobiet źle się czuje ze sobą. Poza tym, że chcą schudnąć, że chcą zdrowo żyć, zdrowo prowadzić zdrowy styl życia, wiele kobiet chce ćwiczyć, inne nie lubią ćwiczyć wcale. Porozmawiamy o makijażach, porozmawiamy o kobiecych sztuczkach, o kobiecych trikach, ale przede wszystkim skupimy się nad myślami. Co powinnyśmy robić? Jak powinniśmy się zachowywać, jak dla siebie, żeby być ważną? Co zrobić, żebym ja dla siebie była ważna? Powiem Wam, jak robię to ja, więc oglądajcie mnie, stworzę oddzielne filmy o tym, jak zbudować sobie szczęście, co dla każdego jest szczęściem, jak szczęście wygląda dla innych, jak być najważniejszą dla samej siebie. I nieważne, czy jesteś biedna, czy jesteś bogata, czy jesteś z normalnej rodziny, czy z patologicznej, jak być dla siebie kimś wyjątkowym, jak dla innych być kimś wyjątkowym, dlatego że kochasz siebie samą. Najpierw trzeba pokochać siebie samą. No niestety, dziewczyny, musicie zacząć siebie kochać. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.